Maziarze to mieszkańcy lemkowskiej wsi Losie. I maziarstwem, tym zapomnianym takim zawodem, albo nawet nieznanym przez niektórych, zajmowali się lemkowie, właśnie lemkowie wsi Losie. Maziarze zajmowali się pierwotnie produkcją maziu, smary, dziegciu, a potem przestawili się na czysty handel. I kiedy mówimy o zawodzie maziarzy, jak o takiej grupie zawodowej, raczej mówimy o handlarzach. To jest oni zajmowali się produkcją mazi z różnych tutaj surowców, które dawała przyroda dookoła. Mazi drewny i mazi ropny. To jest ropa i drewno. Maź służyła, może wie takie przysłowie, kto nie smaruje, ten nie jedzie. Przede wszystkim do smarowania. Do smarowania osi drewnianych wozów. Bo woz to był jedynym takim środkiem transportu w tych czasach i nawet najbiedniejsze gospodarki musieli mieć coś, jakiś wóz i właśnie ta maź, ten smar służył do smarowania. Pierwotnie, to jest takie najstarsze te maziarze, właśnie handlowali maziami. Maziarze, losianie, byli, ja myślę, nie jedyny tutaj w Polsce, a nawet jedyny w całym świecie, w Europie, które na taką skalę, dużą skalę zajmowali się handlem tymi produktami. To jest bardzo ciekawa historia, która, muszę powiedzieć trochę, może tak szczegółowo, bo to nie stało się w jeden moment, że oni stali maziarzami. To po prostu tutaj oni pierwotnie produkowali sami takie prymitywne smary, mazie, a potem już jak zaczął się rozwinął się przemysł naftowy, tych, na tych terenach naszych górnickich, to oni po prostu, jakby można powiedzieć, wykorzystali ten moment historyczny, żeby otworzyć, jakby ten biznes swój rozkręcić. Oni byli lemkowie, ale losianie liczą siebie taką elitą lemkowską. Nawet mówią, że wiodą swój rodowód od Szwedów, od potopu szwedzkiego, żeby trochę taki inny lemkowie. Ale po prostu oni byli najbogatsi tutaj w okolicy. Nie będziemy oszukiwać, że lemkowskie tutaj wsi byli biedni. Tutaj bardzo ciężkie tereny do uprawiania rolnictwa. I każda wieś prawie zajmowała się czymś innym, jakimś zawodem, rzemiosłem, żeby przekarmić rodziny sobie, przekarmić i przeżyć. Losianie postawili na handel i bardzo dobrze z tego wyszli po prostu. To jest taki bogatszy byli tu. Lemkowie po pierwsze bardzo przywiązani do swojej ojczyzny, do swoich terenów. No jednak nie będziemy oszukiwać, że to byli chłopi. Tak, to był wiejski handel. No nasz skansen znajduje się nie w domie najbogatszego maziarza. Jeżeli my przyjdziemy się po Losiu, to możemy zobaczyć domy najbogatszych maziarzy. To były murowane piętrowe kamienice. Oni inaczej ubierali się tutaj, inaczej wyżywiali się. Rodziny byli układy troszkę inne, bo zajmowali się handlem chłopy, to jest faceci. Oni jeździli, prawie pół roku ich nie było w domu, no a czasami gospodarką zajmowała się kobieta. Usłownie biedni, to jest oni najbiedniejsi maziarze byli bogaci niż gdzieś tam mieszkańcy okolicznych wsi, można tak powiedzieć. Bo to jest początkowe, jeśli ty chcesz rozkręcić biznes, ty możesz handlować jak okrążyć, możesz w spółkę z kimś pieniędzy to zainwestować, to różne bywa, no ale wiadomo, że nie każdego nie pozwala może takiej możliwości, ale taka już powiedzieć takie można rodziny, które przekazywali ten biznes, to był biznes, który był dziedziczony. Te trasy były dziedziczone, te majątki były dziedziczone. No wiadomo, że kilka rodzin były najbogatsze, które już hurtowo handlowali. Na przykład w okresie międzywojennym mieli bazy w dużych miastach, w Warszawie, w Lodzi, gdzie dostarczali już koleją ten towar z Gorlic i okolic, a już detalicznie handlowali na miejscu tam już. Młode chłopaki jeździli takimi kolaskami, które sami pchali po prostu. Dom okrążce tak zwany, krążyli między domami, rozwozili produkty te, które były potrzebne w okolicznej wsi. No a porządny maziarz musiał zainwestować ponad 1000 złotych, około 2000 złotych, a my mówimy o okresie
koniec XIX, początek XX wieku, żeby pojechać jak najdalej, bo dalej wyjedziesz, drożej sprzedaż. I sprzęt maziarski to był wóz specjalnej konstrukcji, nazywał się seker, od węgierskiego szeker, powóz. Musiał dokupić, no wiadomo, uprząż dla koni, konie musiały być, dwa konie, takie mocne, żeby ciągnęli ten wóz daleko, towar, 8-12 beczek po 200 litrów po 100. To jest to maziom, no przeważnie maziom, no i nawet wynając sobie człowieka, pomocnika, kocisza tak zwanego, bo mazierz nigdy nie jeździł sam. To jest albo ten kocisz był wynajęty osobą, albo to był krewny jakiś na przykład, albo syn, nawet starszy syn, mógł prowadzić biznes razem z ojcem. I takim wozem po wiośnie, w marcu, jak schodził już śnieg, oni wyruszali i każdy miał swoją trasę. To jest oni bardzo mieli dobrą logistykę zorganizowaną, żeby nie wchodzić sobie w drogę. Każdy jeździł swoją trasą do Warszawy, do Rygi, do Łodzi, no tam do Niemiec nie dojeżdżali, bo były granice już innych państw, ale dużo jeździli na Węgry, do Słowacji, nawet do Słowenii niektóre docierali. Do Rosji też jeździli. Rozkwit tego biznesu przypada się na okres międzywojenny. To jest najlepsze lata dla maziarzy. Tylko jeszcze nie powiedziała o tym, że raczej oni już handlowali na taką skalę nie towarami, maziami, które robili domowym sposobem, a towarami kupionymi. I tutaj taka ważna historyczna jakby wątek to powstanie w Gorlicach rafinerii. Rafinerii, to jest boom ten naftowy, tutaj, który na tych ziemiach był w okresie międzywojennym, to po prostu dał możliwość te towary już kupować gotowe. To mazi, smary, już były oleje różne techniczne, towoty. I oni kupowali hurtowo w rafineriach, w destylarniach, a rozprzedawali detalicznie. I ta różnica między hurtem i detalicznym rozprzedażem dawała zyski. Trzeba wiedzieć, jaka musi być konsystencja. Maź nie może być za rzadka, tak? Dlatego nie mówimy maziarzowi, nalej mnie mazi, bo to jest obraza. Maź nie może być rzadka, bo spływa z osi i jej trzeba dokładać bardzo dużo. Maź nie może być za gęsta, bo kolo będzie hamowała. To jest ona musi być taką konsystencję mieć, żeby być mazistą taką. I mówimy, że losianie, kiedy produkowali swoją maź tą domową, to bardzo ona była dobra. To jest jej jakości. Smarowali, tłuszczem smarowali różne rzeczy. No ale chodzi nam bardziej o handel, to jest tymi produktami. Maziarze, handlarze. Mamy takie święta maziarzy losiańskich. Pan pytał o kontynuację właśnie tych tradycji. I właśnie święta maziarzy w sierpniu przybliża ludziom, turystom, którzy tutaj przychodzą, tą piękną historię naszej wsi, tego regionu. Skansen, zagroda maziarska w Losiu. Mieści się on w budynkach, jak mówiła, takiego zamożnego losianina, nie najbogatszego maziarza. I mieści się w budynkach autentycznych. To budynki nieprzenoszone. To jest normalne gospodarstwo, które stało tutaj od końca XIX, początku XX wieku. Zagroda ta jest wielobudynkowa. Zwykle na wsiach, w górach budowali zagrody jednobudynkowe, gdzie pod jednym dachem mieściło się wszystko. Ludzie, budynki gospodarcze. W taki sposób oni oszczędzali ciepło, na przykład, tak, materiały. A w naszej zagrodzie jest dom mieszkalny chyża. Tak nazywa się chalupa po lemkowski, chyża. To, że tradycyjnego układu. I budynki gospodarcze otaczają. Piękny zabytkowy spichlerz, sypanec tak zwany. A on mieści się na wysokiej podmurówce, to jest na dole jeszcze piwnica, to jest chłodnia, nie jest wykopana osobno, a połączona z górną częścią, gdzie przechowaliś produkty. I stodola też podzielona na kilka części. Boisko, tam gdzie możemy zobaczyć wóz, i garaż, wazownia, gdzie środek transportu. W środku znajduje się nieduża stajenka soboru, bo raczej losianie nie byli nastawieni na rolnictwo, na takie na hodowanie bydla, czy na sprzedaż coś. Oni trzymali tylko koni i zwierzątko na swoje potrzeby tylko.
a stawiali bardziej na handel. Tutaj można zobaczyć piękną historię przede wszystkim. Mamy dużo informacji właśnie o tym zawodzie, dużo zdjęć archiwalnych. Można zobaczyć oryginalny wóz pana Dmitrija Karela, który jeździł jeszcze w latach 70. Tak, on jeszcze handlował. Tak. Już na kolach gumowych, nie na drewnianych, bo maziarze byli bardzo dumni ze swojego zawodu. I w czasie wojny II światowej handlowali. Kto nie został wysiedlony, jeszcze handlowali właśnie do lat 70. Ale to już wiadomo, że były pojedyncze osoby. Możemy zobaczyć wóz Seker, składaniec ze starych i nowych części i eksponaty na wystawie, maźniczki, krosna, jak mówili, kolaska domokrążca, koferki różne, podróżne, zdjęcia, no, mapy, bardzo ciekawe mapy podróży. Maziarzy, dokumenty, legitymacje, bo to był biznes legalny, oni z tego żyli po prostu. Można spotkać się z nami, z przewodnikami tutaj, które naprawdę powiadam ciekawe o tej historii. To jest najważniejsze, że tutaj można dotknąć tego po prostu w sposób namacalny. Nie jesteśmy dużym skansenem, gdzie sam chodzisz, zawsze opowiadamy na różne tematy, schodzimy inny. No, taka pasja, no, może być tak. Często jakby spotykam się przy swojej pracy z takimi, że przychodzą i mówią, że a, no co tu tak oglądać, dwie chałupki, trzy chałupki stoją, które ludzie, którzy przyzwyczajeni do skansenu w Sanoku, tak, który wnosi kilka hektarów, ale potem wychodzą po dwóch godzinach rozmowy i zachwyceni właśnie tą unikalną historią, unikatową historią i to, że my mamy żywy kontakt po prostu tutaj. Nie sami chodzą, a my z ludźmi rozmawiamy po prostu. Tak, oczywiście jest pacjenta, którzy specjalnie przyjeżdżają, którzy dowiedzieli się z internetu czy książek, że istniał taki zawód, takie zagrody i przyjeżdżają z Gdańska, z Lodzi dużo. Przyjeżdżają ludzie zobaczyć nasz skansen po prostu. Odbiór jest jak najbardziej taki pozytywny. No wiadomo, że dla dzieci temat jest może skomplikowany, ale zawsze można pokazać, jak ludzie mieszkali, czym zajmowali się. Zawsze można przymierzyć tą sytuację na siebie. Jak by ja poradził sobie w tych warunkach? Bez telefonu, bez internetu albo bez prądu nawet.